Drzew rosnących na ulicy Kościelnej w Augustowie nie wycięto. Starostwo powiatowe, które jest zarządcą drogi, warunkowało jej gruntowny remont wycinką 18 drzew, które stały na przeszkodzie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Takiemu diktum sprzeciwiły się władze miasta i całkiem sporo augustowian, którzy, jak informowaliśmy, podpisywali w tej sprawie nawet petycję. Wielomiesięczny spór wokół kilkunastu drzew zdaje się dobiegł końca. Władze powiatu odstąpiły od zamiaru remontu drogi i zapowiadają, że ten ciąg komunikacyjny zostanie przekazany we władanie samorządu miejskiego. Przekazanie ulicy Kościelnej miastu planowane jest na końcówkę bieżącego roku.